Siemano, w kolejnym dniu, już chyba trzeci dzień, wczoraj nic nie robiliśmy, tak, że tak powiem, zamówiliśmy chyba, bo spędziliśmy na basenie troszkę za dużo czasu i potem już było za późno, żeby cokolwiek ruszyć. Teraz mamy godzinę 13, jedziemy zobaczyć Cinquaterre, tak chyba to się wymawia, mamy półtorej godziny, więc chyba jeszcze będzie upał, ale już ten upał powinien być mniejszy, się wydaje przynajmniej. I jedziemy właśnie, zobaczymy jak to tam wygląda, jak będzie z parkingiem. No nic, widzimy się na miejscu. I dojechaliśmy. Jechaliśmy nie wiem ile, w sumie półtorej godziny, bo nic się nie działo na drodze i tak jak pokazywała nawigacja, to tak jechaliśmy. Znaleźliśmy jedno miejsce. O, tu mogliśmy przestawić się. Miejsca na parkingach jeszcze są. Teraz szukamy drogi. Ale o co to chodzi? A, to jest... Dobra, lecimy, włączymy się jak będzie gdzieś miasto. Mamy iść na dół, bo już ta Ania się ustawiła pod schodki. Ale oczywiście Google Map. I lecimy. Mamy 10 minut. I chyba coś zjemy sobie tam, nie? Tośka? Jakąś pizzkę. I może jakaś kawusia by wleciała. I ciasto. Dobra. Ciśniemy, ciśniemy. Manarola. Po 5 minutach jesteśmy. Zobaczymy co tutaj kryją z zakamarki tego miasteczka. O, nice. Na pewno będzie z drogą powrotną gorzej, bo jest 34 stopnie. I teraz idziemy sobie tak na lajcie z górki, ale później będziemy wchodzić pod górkę. To tam się dzieciaki nas stękają, szczególnie pewnie Julas. No ale dobra, może nie będzie źle. O, this is nice view, w końcu trafiliśmy. I doszliśmy na punkt widokowy. Mówiłam, że jak to zdjęcie. Co, zdjęcie? O, tak, dobrze, to już ci zrobię takie fantastyczne zdjęcie. Będziesz miała najlepsze ze wszystkich. Ale tutaj mamy widoczek. Ogólnie z parkingu nie jest daleko. Tylko, że ten upał to jest tutaj masakra. Ale zobaczymy jeszcze, jak będziemy podchodzić do góry. To wtedy będzie taki hardcore. Ale dla tego widoku warto. Dobra, robię to się zdjęcie, bo nie ma tutaj. Można też skakać ze skały, tam jest na czubku, ale nie wiem czy go uchwyci ta kamera, jak to będzie widać. No czekamy, czekamy. 3, 2, dawaj gościu! Lepiej kurde, nie, żeby się nie wychylił za bardzo. A, nie skoczył jednak. Zrezygnował, no. No ale tam chyba jest mega wysoko, nie? No chyba na pewno. Tam...
fajne miejsce. I tylko godzinka 20 od kempingu. Kolejny śmiały. Skoczył, ale nie wiem, czy zdążyłem złapać. Chyba będzie następny śmiałek. A ja bym mogła skoczyć, jakbym była tam, by było tak idealnie dla mnie. No. Zobaczcie, to się można zabić. O, ale nieźle. Kurde, tam jest naprawdę wysoko. To są hardkory. Właśnie podjechaliśmy na kemping. Mieliśmy małą przygodę, bo wjechaliśmy na autostradę. Tak nas nawigacja prowadziła i wjechaliśmy na autostradę, nie pobierając biletu, bo bramki były otwarte. I później mieliśmy problem, żeby z tej autostrady zjechać. Ale czym byłby koszyk przygód bez przygód? Dokładnie. Nacisnąłem czerwony przycisk. Po jakiejś minucie, czy tam może nie minucie, odezwała się pani. Zapłaciłem za przejazd, nie wiem, mi się wydaje, że trochę więcej niż powinienem i bramka się otworzyła. Ale dosyć stresująca sytuacja, więc chyba już nie będę wjeżdżać bez biletów na autostrady. No tak, dziwna sytuacja, bo nie było możliwości pobrania tego biletu i wjechałem po prostu. Także teraz idziemy stestować pizzkę. Pizzę, która tutaj jest na kempingu. I zobaczymy, jak smakuje. Opinie ma całkiem ok. 4 chyba ponad gwiazdki, więc może być smakowita. Dobra, widzimy się później na pizzę. Mamy zamówione jedzonko. Pizza wygląda fantastycznie. Mamy też wilko. Tak romantyczna kolacja z wilkiem i z gorącą pizzą. Wika, nie chcesz być sławna? Także zajadamy. A jeszcze Julasowi frytki musimy zamówić. Kolorowa pizza. Margarita. Jak tam? Tosia? Gorąca. Dobra, zajadamy. Delicious. Home wine. Pojedzone. Butla wina opędzlowana to również. Kurde, pizzka wyśmienita. Chyba najlepsza pizzka, jaką jedliśmy do tej pory. I ceny też całkiem spoczko. Za margaritkę ile? 7,50. 7,50 za margaritę. I naprawdę, no petarda. Jutro na pewno. Szynką z pieczarkami chyba 9 euro. Nie widziałam jeszcze takich cen we Włoszech. Jak byliśmy nawet w tamtym roku, no to chyba margaritka najtańsza, jaką widzieliśmy, to nie wiem, 10 kosztowała. I tak wtedy było tanio, nie? Yes. O. Dobra, to my idziemy teraz pochillować sobie przed namiotem, pojeść trochę ciastek, wypić piwerko i obmyślić plan na jutro. Bo jutro być może Florencja albo dwa miasta takie mniejsze, czyli Luka i kurczę, zapomniałem, jak się to miasto nazywa. Takie średniowieczny Manhattan. San coś tam. San, jak słońce. Dobra, to do później. Ziomki i ziomale. I mamy kolejny dzień. Dojechaliśmy do Luki. Naszym głównym celem jest, aż muszę przeczytać, katedra Duomo de San Martino, w której jest Volto Santo, czyli cedrowy krucyfiks z wierną rzekomo podobizną ukrzyżowanego Chrystusa, wyrzeźbioną przez Nikodema, świadka właśnie tego ukrzyżowania. Idziemy zobaczyć, czy dojrzymy gdzieś tam w tych wszystkich obrazach, malowidłach ten krucyfiks. Dojechaliśmy na jakiś parking, który okazał się bezpłatnym parkingiem.
Więc całkiem fajnie. A do tej katedry z tego parkingu mamy 25 minut na pieszo, więc taki spacerek w 30 stopniach dobrze nam zrobi. Lecimy. A tak wygląda parking. Miejsc całkiem sporo. Tu jest dużo miejsca. Tu z drugiej strony chyba też. Tu jest jakiś stadion. Bieżnia jakaś. I tutaj też jest sporo miejsca. No ale żadnego cienia. No i miałem ustawiony inny parking, bezpłatny, bardziej w centrum. Tylko że były jakieś znaki, że jakieś tam kamery, zakazy wjazdu. To wolałem po wczorajszym incydencie bezpiecznie sobie stanąć kilka metrów dalej, ale mieć, że tak powiem, spokojną głowę, a nie potem się martwić, że jakiś mandat, opłaty i problemy. Także troszkę kroków więcej, ale spokojnie. Po około 10 minutach dochodzimy do chyba murów miejskich. Będziemy jakąś średniowieczną bramą wchodzić, więc całkiem spoczko. To jest pułapka i teraz nas właśnie zamknę i tutaj lampą albo gorącą oliwą. I wchodzimy już na Stare Miasto. No możesz. Tu mamy Ochocki. Bezy. Duże. Żelki. Ale idziemy dalej. I już fajna uliczka. Typowo włoski klimat. Doszliśmy w pierwszy kościół. Zapomniałem jak się nazywa, ale w przewodniku kojarzę. Te fasady. Podobno to jest majstersztyk jakiś. I doszliśmy do katedry. Ciekawe czy nas wpuszczą, bo w poprzednim kościele były znaki, że nie można wchodzić w spodenkach powyżej kolan i w sukienkach tak samo. O, jesteśmy. Zaraz zobaczymy. Będziemy szukać i zwiedzać. Trzeba bilety kupić. San Martino. To jest to? Tak. No Jula chyba jest tylko odpowiednio ubrana. No nie wiem, czy... Dobra, idziemy bilety i chodzimy. Niestety krzyża nie było Vento Santo, ponieważ był odrestaurowany i no i niestety nie udało nam się go zobaczyć, a to było takim celem. Ale za to teraz idziemy na wieżę. Zobaczymy lukę z wysokości. Ja mam lęk wysokości, nie wiem jak ja tam radę. Nie patrzę w dół. Dobra, widzimy się u góry. I jesteśmy u góry na wieży. Szkoda, że te kraty zasłaniają tutaj widok. O,
widzę tą wieżę z drzewami. A czy ją widać? A nie widziałeś? No nie widziałem, teraz dopiero zauważyłem. Może tam pójdziemy. Piękny widok. I kończymy naszą wizytę w Ludce. Idziemy do auta. Tak, w nagrodę były karty Pokémon. Teraz idziemy na jakieś lody i jedziemy coś zjeść. Odpocząć trochę i prawdopodobnie dzisiaj ruszymy do kolejnego miasta na wieczorną przechadzkę. Ale to zobaczymy, bo tam jest... chyba godzinę od kempingu albo półtorej godziny. Czy nam się będzie chciało ruszać, czy nie? Dobrze. A kto gdzie dojedziemy, to zobaczycie później. Także nie wyłączajcie odbiorników. Ziomy czy marki.